Hejka! Jestem Marlena i Kuba i dzisiaj reagujemy na nasze stare TikToki. Część trzecia, jakby było mało nam w pierwszej i drugiej części cringe'u, to stwierdziliśmy, że wrócimy z trzecim partem. Ale to głównie dlatego, że poprzednie części wam się mocno podobały, a my najwyraźniej mamy dużo cringe'owych filmów. To chłop ma dużo cringe'owych, więc wiecie. Nieprawda, tym razem też mam dużo. Od razu powiem, że myślę, że nie będą tylko cringe'owe, ale będą też zabawne twoje filmy. Dobrze. Ale to się okaże. Zobaczymy, słuchajcie. Myślę, że obstawiacie w komentarzach, kto tym razem przegra i myślę, że znowu będzie Kuba. Znowu? Tak, myślę, kto powiedział, że ja przegrałem w poprzednich częściach? No przecież więcej było twoich cringe'owych. I w pierwszej części, i w drugiej. To są pomówienia. Standardowo, kamień, papier, nożyce, kto zaczyna? Dobra, mój przegrany zaczyna, że nie chcę. Ja nie przegrałem! Nie przegrałem! Nie przegrałem. Dobra, no. Dobra, uwaga. No. Dobra. 3, 4. Co jest? Nie daj rady. Nie myśl tak jak ja. Myślimy tak samo. No cio. 3, 4. Nope. Film się nie zacznie. Słuchajcie, zaczyna przegrany, no, no dobra. Nie ostatni dobra, raz, nie. Ostatni raz, patrz dobra. Teraz wygram. 3, 4. No dobra. Dzisiaj gra. Okej, ja zacznę. No. Ja zacznę. To się nie umówiliśmy, nie? Dobrze. Jestem cała ciekawa, co tam mnie masz, bo myślę, że się skończyły filmy. Nieprawda. Moje cringe'owe. Okej, no zaczynamy. TikToki. Zaczynamy na przykład od tego. Bo internet nie działa. Dobra, to było cringe'owe, przyznam, no. O to chodziło w tym filmiku. Kurwa! Jaka ty kopia jesteś? Co? Niedawno nagrywaliśmy, sam to będzie, żebyśmy to nagrali. Kruoso. Dobrze mi poszło. Nie, powiem ci, aż dziwne, że... swojego nie pokażesz, co ci głupio? Ale tu ja pokazuję twoje filmy, o co ci chodzi? A, dobra. Zresztą, ale dziwię się, że nie wybrałem tego filmu do poprzednich części. On jest naprawdę cringe'owe. Aż mnie zmroziło. No słuchaj, myślę, że ja mam bardziej cringe'owe. Ja, zaraz się przekonasz, chłopie. Nic na mnie nie masz, kobieto. Oj, mam. Filmik pod tytułem Kuba przeprowadza super wielki eksperyment. Ej, ja serio myślałem, że to znaczy no. Ty co w ogóle tego nie chciałeś zrobić? Znaczy, Zatryna pastą do zębów i co? I brokat. Wow. Zaczekajcie 24 godziny. Ej, no dobra. O ile brokat i pasta wiedziałem, że nie zadziałają, znaczy tak mi się wydawało. Nic ty to w środku tego płynu myślałem, że cytryny będą faktycznie w innym kolorze. A nie były. Że jak ten brokat tam przez tą kurkę ma przejść? Nie, ja w środku wstrzykiwałem najpierw coś tam. Jakiś ten. Nie, to jest cringe. You should come back in 24 hours. Wszyscy tak wtedy robili. Sama tak wtedy robiła. Sama tak wtedy robiła. Ty odgapiałeś ode mnie wszystko. No dobra, ty były czasy odgapienia Kuby, słuchajcie. Ale pierdoły gadasz. 2019. Ale pierdoły gadasz. Było tak, ludzie wiedzą, że ja nagrałam, potem ty też to nagrałeś. Opis. Czasami dziwię się Kubie, że ze mną jest. O nie. No. No. No! No, ale... Mamacita! No, ale mamacita jest dopiero po przejściu, ty. A codziennie rano budzę się z tą gąsienicą, którą pokazujesz na początek. Dobra, ty chamie jeden, tak? Dobrze! Ja też pokażę ciebie, gąsienico jedna, jak ty wyglądasz. Ja wyglądam tak samo rano, tak samo po południu. Zobaczymy. Zawsze piękny. Zobaczymy. Cika. Nie patrz tu mi. Sorry. A to była kampania, tak? Tak, ale zobaczcie na Kubę, nie? Ale... Patrzcie, jak on się próbował utożsamić z tą postacią z tej gry. Ale przepraszam, dobrze ja, mi to... Ja jak to oglądam, mam cringe. Wtedy nie robię cringe. A Marlena, jak wtedy zobaczyła ten film, powiedział, super ci wyszło. No ale, ale to popatrz, popatrz. Patrz na siebie w tym momencie. No bo ja teraz nie jestem zbyt dobrym tańcerzem, tak? Ale charakteryzacja jest dobra. Ja uważam, że bardzo nie, fajnie. Jak dla mnie to taki cringe, jak teraz to oglądam. Bardzo fajnie. No, zrób tak ręką jak tam. Jak, tak? Fan, czy co? Bo kiedyś się, słuchajcie, trochę inaczej nagrywało, nie? Inny gdzieś tam poziom był. O Jezus Maria, to jest cringe. To jest cringe'owa kompletna. I końcówka. I don't need Romeo to feel pretty. I pa teraz, patrz teraz! I co?
Słuchajcie, Marlena wtedy stwierdziła, że będzie super wyglądało, jak będzie ją widać, jak tam w lustrze się kręci. Bo każdy jakoś tak coś robiło, coś było takiego. Jakiś to był trend znowu. W odbiciu, tak? Tak. Mm-hmm. Że to taki easter egg to było. Okay. Mm. Nie, ja uważam, że ten filmik jest taki fajny, że właśnie pokazuje, że nie zawsze musimy robić wszystko, by takie chłopy jak ty zwracały uwagę. Znaczy nie, że niedocenione jest o tym, bo niedocenione w zasadzie, piękno. No ale tak, ale nie w zasadzie... Nie książki po okładce. Ale w zasadzie co zrobiłaś? Przepraszam, ja cię nie pomalowałam. No właśnie, czyli... Tak, ale najpierw ci się nie podobałam na tym filmie, mówię, nie zwróciłeś uwagi. No tak, bo mi się nie podobało, no, naturalna tu... To, ja uważam, że to jest fajny przekaz, że właśnie nie zawsze to, co wiesz... Ogólnie, słuchajcie, kiedyś też nagrywaliśmy takie różne historyjki i tak dalej. Mhm. I to uważam, że jest mega cringe'owe, co ty zrobiłaś. Zajebiste! No super! No bo ona że niby papier dała, a ja nożyce i wygrałem! Bang, bang, bang! Taki jesteś dowcipas! Łamie mi się głos ostatnio. Boże, moje dowcipiątko! No dobra, pójdźmy! Nie. O, o, o! A ty mi kazałeś się tak ubrać! Ja proszę bardzo! Wyglądasz jak ten dzieciak wtedy. A ty dobrze pasujesz do tej roli. No, ty też, do tego ziemniaka. I to bobolek sobie, jest, nie. Ogólnie to było coś takiego wtedy, że Logan Paul był bardzo, dalej jest popularny, ale... Tak, ale puścił piosenkę taką jakoś, nie? I wypuścił piosenkę ze swoim fanem, do którego tam przeleciał chyba pół Ameryki, tak, a potem tak. Przywiózł go do siebie i nagrali teledysk, który swoją drogą był mega śmieszny, ale właśnie ten młody w takich okularkach. Tak, gdy gra powoli w ogóle. Taki, wiecie, troszkę przy ciele. No, i Kuba stwierdził, że nagra z tego TikTok. Ale nawet nie wiem, czy do mnie też nie nagraliśmy czegoś. Ty zawsze pasowałeś do roli ziemniaków, bo ty masz tą twarz jak jajo takie. Taką wieżę zoli. Czy ty chami jeden? Ja. Nie. Dobra, nie, tak? No, nie. Ale się nie uswoi. Znaczy, tak jest bardzo ładne, bo to jest mojego księcia, ale to nie za bardzo ci to wyszło, kochanie. W ogóle nam wtedy nie za bardzo filmy wychodziły. W sensie, aż mi takie ciereczki przeszło. Mnie też. Powinniśmy usunąć te nasze stare filmy. Nie, no właśnie, przestań, to się kłodę tylko by robić na tych starych filmach, co ty byś chciał? Tak było, tak nagrywałeś. Jakby... Czemu tylko ja? Ty też nagrywałaś dziwne rzeczy. Ja ci pokażę, ja mam więcej dziwnych twoich. To był najgorszy. O, ale słuchajcie, pokażę wam jednego z najlepszych aktorów, który występował na filmach Marlene. Ale zobacz, jak mu się podoba. Jest słodziutki. No, słodziutki. Mój tata. No. Patrz, jak wygląda. Ale wiecie, to jest najlepsze? Mój tata dawno, ale to dawno, właśnie chyba od tego filmiku nie wystąpił u mnie na profilu i ostatnio do mnie mówi, no wiesz, trzeba coś nagrać, bo żeby koledzy w pracy wiedzieli, że ja tam wiesz, występuję, którzy nie wierzą. Także... Nie, tata Marlenę lubi zdecydowanie. Janusz. Ogólnie to jest po prostu śmieszny TikTok, to nie jest taki, że jakiś cringe'owy czy coś jakby z ciebie. Bo nie ma już cringe'owy. Ale ogólnie uważam, że to jest mega śmiesznie wyszło. Nie wiem, co to jest. Ej, to było świetne, to było mega dobre. No, miałeś humor nawet. Tak, a przed chwilą mówiłaś, że nie miałem kompletnie i byłem totalnym chodzącym cringe'em i ciarki cię przechodzą. No bo to był już rok, to już było trochę później, to już troszeczkę wiedziałeś, co się dzieje. A widzisz, ja cię pokazuję filmy z różnych lat i ty zawsze no, jesteś. No, najbardziej cringe to miałeś na początku, gdy zaczynaliśmy. Do... nieprawda. Tak. Nie, a wtedy mówisz zajebiście. Nie mówiłam tak, mówiłam właśnie, że bierze do mnie filmy. Tak mówiłaś. No to patrz teraz. Ale wiesz, co ci powiem coś, bo ty kiedy nagrałeś do tego duet. Jesteś z drugiej strony no, i mi robisz, ja ci pokazać ten filmik, miałam go włączyć, ale stwierdziłam, że tego nie zrobię. Ale że ja ci ściskam. A ty się śmiejesz ze mnie. Dobra, tego nie... Teraz zaraz przystanie ten filmik. Nikt nie widział, nic takiego nie było. Dobra, to co powiesz na to? Dobra, to są ciężkie działa. To miał być artystyczny film. Taki byłeś reżyser. Chciałbym cofnąć czas, tak, do dzieciństwa, znowu być dzieckiem. Taki reżyser był z ciebie. Zobacz mój komentarz, kotek.
Ja tak w ogóle nie mówię, kotek. Już teraz nie mówi do mnie kotek. Mówi tylko do mnie... Buła. Albo chamie, albo co. Nie powiem, jak ty do mnie mówisz. Ja? No jak do mnie mówisz? Powiedz. Marmolatka. Fety, pasztety, no. Feciki, pasztety. Kto wymyślił? Moje fety, pasztety. Pachulce, gargulce. Brewka, brewka. Słuchajcie, byłam na laminacji, boże, na laminacji, robiłam makijaż permanentnej brwi i Kuba teraz się ze mnie śmieje. Wcale nie są ten, to jest dopiero trzeci dzień, one się jeszcze wygoją. Okej, ale po prostu kojarzy mi się takie zrobione brwi, jeszcze takie wiecie, jak namalowane na początku. I jak zobaczyłem Marlenę, to mówię, brewka, k***ka. Dobra, idź. Patrz, mi do oka wpadło. Z tego śmiechu. I to nie ty. Ja. Teraz ja czy ty? Ty. No, no to jedziemy dalej. Pa. Po prostu śmieszne. Nie śmieszne, ja mówiłem, że nie będą tylko cringe'owe. Podaj mnie po plecach, to swoją drogą. Ej, trochę prześwietliliśmy, tak? Oh my. Co? Moja piżamka... Ja nie wiem, czy to nie był bardziej cringe dla ciebie, to twoja gra taka jakaś. Taka, jak ty mi poprawiałeś kilka razy, że mam to zrobić taka, inaczej. Taka skolopendra. Co? Taka co? Skolopendra. Słuchaj, ja nie wiem. To jest zabawny film. Tak. Ale to, słuchajcie, to była taka historia, że my nagrywaliśmy była coś innego i potem stwierdziłam, dobra, nagrajmy jeszcze ten film szybko i on lepiej nawet poszedł niż ten poprzedni. Aha. To bo opis, ten TikTok opisuje całe nasze życie, że Kubuś jest dzieckiem, a jestem jego mamą. Nie mogę się nie zgodzić, prawda? No dbasz o mnie, zajmujesz się mną, ja to lubię. Teraz zobacz, kupię to. Matko, co się dzisiaj dzieje? Ba. Nie wiem, który to jest. Patrzcie, bohater. Jezus! No tak się podrywało wtedy panienki! Ej, ale wtedy to był jakiś normalnie taka fala takich TikToków, nie? No, ale wtedy nam się i tak... I was love at the first sight. It was love. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Tak, dla ciebie. No trochę tak, jak zobaczyłem ci pierwszy raz na Tinderze, mówię, no... Ej, ale mega ci się... Jak zobaczyłem ci pierwszy raz na Tinderze, to mówię, no, niezła niunka. Napiszę coś tam do niej. Już się ten filmik ma prawie 4 miliony wyświetleń. Mi się dużo filmów wbiją. Gurili. O, dobra. Tak, okej. Okay. Dobrze pokazać ten filmik. Teraz ci pokażę. Teraz ci pokażę coś. No, jeszcze jeden kod powinien być. Jeszcze jeden kod. Tak w zasadzie powinnaś nagrać znowu. Wiesz co? Nara. Proszę bardzo, a to co to? Zaskocz mnie. Co to jest? A propos? No co ty tu zrobiłeś? Nie powinnaś tego. Nie, było. Słucham. Zobacz, patrz co napisał. Wyjdziesz za mnie? Napisał wyjdziesz za mnie, czy po angielsku? No bo wtedy nagrywaliśmy na cały świat. Z Werony. Tam gdzie pracowała Marlena. Nie, no to był taki joke po prostu. Ale płaczę, to nie był dla mnie joke. Ty, to nie było dla mnie. Ty grałaś, ty oszuście, ty grałaś wtedy, ty kłamczuchu. Teraz byś się tego nagrał? Nie. No właśnie. Nie. Pokazuję, jaki poziom miałeś kiedyś. No dobra, okej. Okay. Jesteś gotowa? Nie. Uj, kiedy kolor was miałem. No, ładny numer. Damn. Ale wiesz co, pasuj do twarzy ci z tą stopą. Nie, proszę cię, nie rób tego. Nie! Weź ciupa ciupsa. Nie chcę tego. Obrzydliwe, zabierz. I za darmo tak pokazujesz ludziom. Będzie blur. Nie będzie, nie dam ci blura. Daj mi blurę. Zabieraj to blazę. Sam masz blazę, ty chamie jeden. Ostatnio się śmialiśmy do Marleny, że blaza to jest takie śmieszne słowo. Takie i mówimy, wyobraźcie sobie jakby nazwać psa blaza. Blaza! Tak, od razu takiego mopsika mam w głowie, blaz. Taki złoty. Dobra, o. Dobra. A teraz nie ja? Słuchajcie, to jest romantyczny Kuba. No, teraz ty, no. Uwaga, w roku 2019 na walentynki. No. Zobaczcie, oczywiście. To był romantyk. Pff,
Nie rozumiem, o co ci chodzi. Teraz wszyscy nagrywają to. Jest ze słoika. Czy prawie 35 tysięcy ludzi to lubi? No tak, no pokazuję ci jakiegoś romantyk. Nie, ty kpisz ze mnie. No zobacz. A ja zrobiłem Cameloni, czy Cameloni. Nie, zobacz. No. No! O, pa! Jeszcze... Przyszłam z pracy wtedy. No widzisz? Ha! Chłop marzenie. Patrz. Tutaj się spiekło, co prawda, ale... Dalej nagrywam. Patrzcie, do kina się zabrałem! Na planety singli. Tak? Boaa! Jeszcze szampana kupiłem! No, jeszcze kupiłeś szampana. No to ja nie bardzo rozumiem, o co ci chodzi. No nie no, właśnie do tego zmierzam, że taki byłeś romantyk, a teraz sushi, to jeszcze sushi po... I ten napis na końcu Valentine's Day 2010. Kobieto, to ja miałem gest! A ty co? Co dla mnie na walentynki robisz? Tak? No? A kto? Ale kto cię zabrał do Włoch? A? Do najlepszych koktajlu? Ty mnie nie zabrałeś do Włoch. No walentynki byliśmy w tym roku. Tu ci pamiętają. Razem pojechaliśmy. Dobra, ty nie miałeś prezentu nawet dla mnie. Na walentynki miałem dla ciebie prezent, dostałeś wcześniej przed wyjazdem. No właśnie, ty byś tylko kłamał. Patrz. A propos tego, z jaką gąsienicą codziennie rano wstaję. No. O. To jesteś ty obok każdego poranka. Proszę bardzo. No i co? O. Baby. Musiałem wyszedł zdjęcie. Opa. Baby. I po. No! O nie. Ale to jest takie prawdziwe. Tego się nie da zobaczyć. To jest takie prawdziwe. Ja... Każda z nas ma takie momenty, że po prostu wygląda się gorzej. Ja powiem tak. Albo to akceptujesz, albo nie nadajesz się do związku. Ja powiem tak. Dla mnie to jest nie w porządku, że na przykład na Tinderze, jak cię poznawałem, przesuwałem, to takiego zdjęcia nie było. Dlaczego? Dlaczego takiego? Skoro to jest takie naturalne. Przepraszam bardzo, na naszej jednej z pierwszych rozmów, jak się jeszcze nie spotkaliśmy, byłam z tamponami w nosie. Robiłeś screeny i się wygłupiałeś i też robiłeś głupie miny, owijałeś się papierem toaletowym czy coś? Tak, ale... I co? Widziały ale... gały, co brały. Ale... Tylko tyle powiem. I potem się spotkali ze mną, jeżeli kiedyś gadałeś. Także widzisz, czasami dobrze ale jest być dobra, prawdziwym. Ale myślałem, że jak będziesz rano wstawać, to w tym wydaniu są na zdjęciach, a nie wiem. No to wiesz co, to się... Żartuję! ...w świecie urodziłeś. Opluwać mi tych chamie! To teraz ja. No dobra. Jo! To była kolejna kampania Kuby. Też z roku jakiegoś 2019. Kampania reklamowa. Nie wiem czemu, ale ty mam taki cringe, jak to oglądam. Dobra, patrz. No. Deg drama w ogóle, a nie czarno-biały ekran, pochodźmy stąd, nie trzeba się naradzić, kurde. Zostawiamy je. Nie, trzeba, nie, co robimy, o ty, masz żelki. Kurde, tak, to jest plan. Ej, stop. Chodź, patrz co zrobię, dziewczynki, patrzcie, umiecie, tak? Bam. O, to jestem ja. Wow, cześć. No widzisz, poleciałaś na to. Chodź tu, mam. Tak! Zjadź! No! Klasiura. Nie, nie dostałem termin tego żelka do buzi! Ej, stop! Wtedy nikt nie kręcił takich reklam jak ja. Prawda, podałem dalej. No, jaki kochany byk. Nie, ale chłopaki. Dla mnie! Ale ej, serio, autentycznie po ciarkę cringe'u. Masz taką skórę jak ten, jak kurczak. Ale autentycznie dostałam ciarek cringe'u. Dobra. Mamy to. Słuchajcie, udało się. Ciarki cringe'u zostały wywołane. Tam pierdoły, godosz. Dupcy z pierogi. Czy wy widzicie, że na każdym filmie jest Marlena? Czy na każdym z tych filmów, które Marlena uważa za ale ja jestem super aktorką, tak? Ja tylko odgrywałam rolę. No ale co, zagrałaś w takiej słabej produkcji? No tak, no słuchajcie, brało się to, co było. Co było dostępne. Teraz już mnie nie wzięła takiej roli. Okej, powiedz mi tutaj, co autor miał na myśli. Ej, dobra, ale to jest efekt! Ale to jest efekt finalny tutorialu, który nagrywam. Pokaż ten tutorial! Bad. Nie. No właśnie, pokazujesz całą końcówkę. A co to za efekt? Wiecie, co jest najdziwniejsze, że to ma 560 tysięcy polubień. A, bo ludzie czekali na efekt finalny. Z jakiej paki? A tutorial miał chyba z 1 000 000 polubień w takim razie. No dobra. No. Dobra. To jest podryw Kuby, jaki stosował w roku 2019. Yes! My wingman! Stary, pomóż! To mój ojciec. Spo! Bierzemy w ogóle no. No, ale pa!
I to jest w ogóle nawet bez opisu, nie? Tak właśnie taki pewny, że ktoś się skomentował, hehe, poćwiczę, żebyś umiał tak zrobić. I co poćwiczyłeś? Tak się nie da podnieść nikogo chyba. W sensie to trzeba być naprawdę mega wyćwiczonym, żeby na prostych rękach kogoś podnieść. Spróbujmy. Nie ma wata. Nie da rady. No Jezus, ale teraz się dźwignąłem. To ja sama dźwigłam się. Tak? No to teraz spróbuj sobie. No spróbuj mnie, ja jestem radziuki. Ty mnie spróbuj. No spróbuję. No, no to nie tak. No, nie, nie tak. Właśnie nie. Nie powinno się trzymać. No ale dobra, no. No nie tak. Pod pachy na prostych rękach. O. Tylko mi ręce podniosła. Ale no, to było dobre w takim razie. Ja nie widziałam, że wtedy się też nie da tak zrobić, że my dlatego wybraliśmy twojego tatę do tego. Nie da się, to miało być takie, wiesz, pokazanie takiego lifehacka i podrywanie niuńki. Cika, cika. Ja ci dam niuńkę, cika, cika. Wiecie co było głupie, że wszystko robiłam na Marlenie, którą już wyrywałem wcześniej, w ogóle na jakichś innych dziewczynach. Wiesz co, powinnaś mi wyrywać każdego dnia, bo już teraz to czujesz się trochę zapewnie w swojej norze. Norka w noże. Nie, to nie jest w ogóle zabawne. Brakuje mi. Przecież jestem miłości tutaj. Nieprawda. Nieprawda. Kiedy mi ostatnio bez okazji kupiłeś kwiatkę? Kiedy? Ale jak, po co mam ci kupować, jak ty co chwilę o tym mówisz? To ja bym chciał kiedyś znienacka. Nie mówiłam teraz, nie pamiętam kiedy ostatnio powiedziałam. Ale co ci ostatnio kupiłem? Delicie ci kupiłem. Słuchajcie. Na dzień dziewczyny. Dobrze, jak to przypominasz, to opowiem. Słuchajcie, ostatnio ja na dzień chłopaka Kuby dałam zestaw Lego, a on wieczorem w dzień dziewczyny przychodzi, kręci się jak taka, wiecie, mucha w smole, przychodzi nagle do mnie, odwraca się gdzieś, bierze i daje mi delicję. I wszystkiego najlepszego z jego dzień dziewczyny wieczorem o godzinie 22. Idealnie, a kiedy jest delicję? Tak, ja mówię, tak, super, dajesz mi delicję, które skupiliśmy razem na zakupach wczoraj wieczorem w Auchan. I jeszcze ja za nie płaciłam. Nie. Dobra. Tutaj byliśmy w mojej starej pracy i Marlena przyszła ze mną do pracy, żeby pomóc mi posprzątać, a nagrywała sobie w tym czasie TikToki. Co? No, taką miałam dziewczynę. Że takie pierdy, że nagrywała. Yeah! O nie! Nie wiem co w sumie, ja bym teraz w życiu nie nagrała. Jeszcze ślą. Ej, chciałbym znaleźć te okulary. Nie, to jest... Ale ty uczestniczyłaś w tych wszystkich idiotycznych... No tak, no tak. Nie, ja myślę, żebyśmy tego nie dodawali lepiej, bo... Czy to się skończy kiedyś? To się kończy! Ja pierniczę. To jest zdecydowanie... Tłumacz. Jak chcecie zacząć przygodę na TikToku, to nie od takich filmów. Dobra. Ostatni mój film do ciebie, tylko czekaj, muszę się zastanowić. Ja mam jeszcze 10. Ale nie będzie 10, bo... Ja już mam dużo. Trudno. Słuchajcie, jak chcecie jeszcze więcej filmów z tej serii, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Teraz. Nie, ja już nie chcę więcej filmów z tej serii, bo to ja już mam dosyć. Łapka w górę. Jak tak ci się podobało i wszystkim się zapewne podobało kolejny film z twoim tatą. Oszuści. Oszukujecie, oszukiwaliście widzów. Tak nie wiedział. Jak, ale potem patrz teraz, patrz dalej. Ja też tak na początku mówię, nie wiedział. Wkręcę, a patrz teraz. Nie. Kurde, Janusz, to jest aktor. Ja mówiłam, no to musisz się zdziwić, musisz udać, tak jakbym nie miała brwi. Więc jakby ja mu to mówiłam i on tak zrobił. Janusz, to jest aktorzyna. O. Cały ja. Sassy queen. Cały ja. Zanim cię poznałem. Ej, dobra, jeszcze mam jeden. Nie ma! Tak. Dlaczego ty dwa ostatnie pokazujesz? Jeszcze jeden. Ale ty też jesteś w tym. Pa. No. Poświęciłem się. Uśmiechnął ci się w ogóle. No bo ty byłaś... Tego, że ci się zrobi smutno, to ty... No bo ty byłaś w smutnym i zimnym świecie. Ja to tak zinterpretowałem. Tak, tak. Dobra! To może nagramy teraz takiego TikToka? Nie. Czemu? Bo nie. A czemu? Bo nie! Ty tak tłumaczysz, że to było takie fajne. Nie i koniec, kropka. No i słuchajcie, jak widzieliście, Kuba zdecydowanie przeważał cringe w tym odcinku. Prawda! Nie przyklinaj! Ledwo co od ziemi odrosło i już takie teksty gada. To się wypipa, nie. Królową cringe'u jest Blaza, o. Ta. Jaka Blaza, ty Hamie jeden? To co miałeś na stopie. A? Nie, nie, a? Proszę cię. Nie! Zobacz, nie! Mam Blazy? Nie mam Blaz! Nie mam... Ej, powinniśmy zrobić, że jak na przykład jak trzymamy się tak za ręce, nie? No. Się trzymamy tak za stopę. Fuj, w życiu tego nie zrobię. Koniec. Kończymy to.